Tematem naszej pracy jest historia pani Ludmiły Boczarow, która jest tutaj na zdjęciu w wieku 3 lat. Zdjęcie zostało wykonane w Oświęcimiu. Tutaj jest pani Ludmiła, gdy była w tym roku u nas w szkole. Pani Ludmiła jest tak zwanym dzieckiem Oświęcimia. Jednym z takich obozowych dzieci jest pani Ludmiła Boczarow, która przeżyła koszmar i dziś jako naoczny świadek opowiada o tragicznych wydarzeniach swojego dzieciństwa. Do Oświęcimia trafiła jako niespełna 3-letnie dziecko po podróży w skandalicznych warunkach w czerwonym, bydlęcym wagonie, który wiózł z tysiącami wycieńczonych głodem ludzi. Do dziś pamięta pierwsze przeżycia, które były tak bolesne i głębokie, że zaważyły na dalszych jej losach. Wspomina. Jest ciemno, listopadowa noc, rampa, błyski reflektorów, szczekanie psów, krzyki SS-manów, pojedyncze strzały, krzyk bitych ludzi, trwoga rozstania z matką. Jej krzyk, płacz babci, która już stąd wraz z dziadkiem poszła do gazu. Jako więzień polityczny, czyli straszliwy wróg III Rzeszy, otrzymuje obozowy numer 70072. Warunki, w jakich przyszło jej żyć, były koszmarne. Zimny barak, prycze, brud, szczury i najważniejszy głód, straszliwy głód. Tęsknotę za matką uśmierzały ukradkowe spotkania z matką, która przy każdym spotkaniu powtarzała: zapamiętaj, że nazywasz się Ludmiła Boczarowa, że jesteś z Mińska, że mama to Anna, a ojciec Aleksiej, oficer radziecki. Jako mała dziewczynka zapamiętała wygląd swojej mamy, relacjonując tamte dni, mówiąc o niej: moja matka miała długie, ładne, czarne warkocze, mama moja chodziła do pracy, a kiedy z pracy wracała, przynosiła mi kawałek chleba z cebulą. Ona była piękna, zawsze uważałem ją, że była najpiękniejsza. Wybrano kobiety, które miały być przewiezione do innego obozu. Wśród nich była i moja matka, która nie chciała mnie zostawić, więc więcej mojej matki nie widziałam. Głodna, obolała, wystraszona Ludmiła wpada w otępienie. Nie reaguje już na krzyk, ludzkie odruchy. Czuje się jak zwierzątko, które żyje, ale wie, że śmierć to rzecz normalna. Bez miłości, czułości, drugiego człowieka. Czuje strach przed ludźmi, gdyż wie, że wyciągniętej ręki ludzkiej należy się wystrzegać, bo ona może zadawać tylko ból i cierpienie. Jako mała dziewczynka przywykła do widoku umierających w nieludzkich warunkach dzieci. Choć może dzięki śmierci tych dzieci Ludmiła przeżyła, gdyż matki, które utraciły swoje potomstwo, karmiły ją własnym mlekiem. Kolejnym okrutnym wydarzeniem było przeprowadzenie eksperymentów medycznych przez doktora Mengele. W ten sposób wiele niewinnych ludzkich istnień straciło życie. Jednak Ludmile udało się przetrwać. Choć wyglądała jak owrzodziały szkielecik z odmrożonymi nóżkami i opuchym z głodu brzuchem. Pierwszych zapamiętanych ludzkich odruchów dziewczynka doznaje od dziewcząt szarych szeregów. Jest to młodzież z powstania warszawskiego, która przybyła w kolejnym transporcie. Dzięki nim życie stało się znośniejsze, gdyż uczyły dzieci piosenek warszawskich i zabawiały przestraszone istoty. Przez zabite dzieciństwo i przytłumioną żywotność trudno jej było nawet usiąść w ławce. Sprawiała wiele kłopotów przybranym rodzicom. Lata mijały, a pani Ludmiła skończyła szkołę i poszła do pracy. Mając 19 lat zastanawiała się nad przeszłością, czego jej brak. Dopiero za namową kolegów postanowiła szukać dalszej rodziny, która zaginęła. Wtedy zaczęli wypytywać jej przybranych rodziców i znajomych, co o niej pamiętają. Powiadali jej, że nazywa się Luda Bociar, ma 5 lat i pochodzi z Mińska. Rozpisała listy o tej treści do różnych agencji poszukiwań na świecie. Odpowiedzi były takie, że nie mają żadnych pocieszających wieści. Tylko jedna międzynarodowa agencja poszukiwań w Hamburgu podjęła z nią dłuższą korespondencję. Narysowane na arkuszach sylwetki ludzkie, jak na szczelniczej tarczy, przód i tył. Na nich miała się otworzyć przy pomocy znaków szczególnych. Zaznaczyła pieprzyki, dołączyła analizę krwi, rentgenowskie zdjęcie czaszki, zbliżenie ucha. Taką siebie posłała do Hamburga. Odtąd codziennie biegała do skrzynki. Nieprzybrana matka wiedziała o poszukiwaniach. Bardzo chciała, żeby wyszła za mąż, miała dziecko, swój dom, zanim cokolwiek się rozstrzygnie. Chciała ją po prostu zatrzymać. Aż w końcu przyszedł list, z którego wyczytała, że matka żyje i mieszka w Doniecku w Związku Radzieckim. Ojciec także. Usiadła jak sparaliżowana. Nie mogła uwierzyć, że matka jej nie szukała. Miała do niej żal, że żyła, a przecież już raz kazano przeżyć jej śmierć. Liczyła na odnalezienie ojca i brata, ale okazało się, że brata w ogóle nie miała. Odnaleziona rodzina ofiarowała pani Ludmile 3 siostry. Pierwszy kontakt z matką odbył się telefonicznie przez tłumacza, ponieważ matka mówiła w języku rosyjskim, a Ludmiła tylko po polsku.
Trzaski na międzynarodowej linii i wzruszenie odbierały im głos. Płakały obie. Historia ich odnalezienia trafiła do gazet, radia oraz telewizji. Od tej chwili życie pani Ludmiły stało się sprawą publiczną. Zjawili się dziennikarze, filmowcy. Rejestrowali wszystko, co się da z jej życia, zanim nastąpi spotkanie. Kamery towarzyszyły następnym etapom w oczekiwaniu na kontynuację dramatu, którego scenariusz opracowali hitlerowcy zbrodniarze. Wiosną 1962 roku jechała do Moskwy z przybranymi rodzicami. W tym samym czasie z Doniecka jechała do stolicy matka, Anna Boczarowa, wraz z całą rodziną. Na dworcu były białoruskie dziesiątki operatorów, fotoreporterów, tysiące ludzi. Wielu przyjechało z bardzo daleka, aby zobaczyć na własne oczy tą szczęśliwą, której po tylu latach udało się odzyskać siebie. Była pierwszym rosyjskim dzieckiem wywiezionym przez hitlerowców, a które powróciło po latach do swojej ojczyzny. Była wzruszona do granic wytrzymałości. Obejmowali ją, ściskali. Czuła na twarzy czyjeś łzy. Pojechała do hotelu Leningrad i dopiero tam spotkała swoją matkę, która zasłabła na jej widok. Miała tak wiele do powiedzenia, a Ludmiła nic. Matka myślała o niej każdego dnia i niespokojnej nocy, zaś Ludmiła chodziła do lagru świecić świece na spokój jej duszy. W gazetach całego Związku Radzieckiego ukazały się wzruszające reportaże na temat jej przeszłości. Motywy z życia stały się tworzywem dla literatów. Grała w filmach, występowała przed kamerami telewizji, odpisywała na tysiące listów. Po powrocie do kraju zrozumiała, że życie nie należy już tylko do niej. To słowa matki służyły się tytułem do słynnego filmu. Zapamiętaj imię swoje. Pani Ludmiła do dnia dzisiejszego mieszka w Krakowie, odwiedza swoją rodzinę. Pani Ludmiła zadecydowała, że nie wróci do Rosji, że zostaje w Polsce. I tak jak właśnie powiedział wasz kolega, pani Ludmiła do dnia dzisiejszego żyje w Krakowie. Tu jest właśnie zdjęcie. We wrześniu tego roku była u nas w szkole, spotkała się z uczniami. Także jest to jedno chyba z siedmiorga dzieci, które do dnia dzisiejszego żyje. Siedmioro do tej pory jeszcze żyje właśnie z czasów Oświęcimia. A więc pani Ludmiła, wróg III Rzeszy, trafia w wieku 3 lat do Oświęcimia, no i na szczęście żyje do dnia dzisiejszego i może nam opowiadać o swoją historię. A cały program, który dzisiaj jest tutaj realizowany, przedstawiany, jest w ramach metody projektu przygotowany przez uczniów drugiej klasy publicznego gimnazjum w Krynicy. Tytuł całego tego programu brzmi Oświęcim oczami dziecka. Bo z jednej strony uczniowie jako dzieci patrzą na Oświęcim, ale z drugiej strony jak na ten Oświęcim patrzyły właśnie te dzieci. Na tym obrazku zostali przedstawieni więźniowie, którzy spożywają swój posiłek. Dostawali na ten posiłek bardzo małe porcje, dlatego bili się o to jedzenie. Ten obrazek przedstawia więźniów, którzy właśnie po kilku miesiącach tak wyglądali w obozie. Byli wygłodzeni i wychudzeni. Wjazd do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie przyjeżdżały pociągi z nowymi więźniami. Oraz ciężka praca 11-godzinna na polu. Jest to dzienna porcja żywnościowa dla jednego więźnia. 300 gram chleba czarnego dostawali na kolację, z czego powinno im starczyć jeszcze na śniadanie, ale zazwyczaj więźniowie byli tak wygłodzeni i zmęczeni pracą, że zjadali wszystko wieczorem. Pół litra kawy albo herbaty dostawali na śniadanie. I tyle musiało im starczyć na 11 godzin pracy. Dorośli często wydzielali chleb, zanosząc w nocy ten chleb swoim dzieciom, których w obozie do 18 roku życia było 232 tysiące, w tym co najmniej 3 tysiące Polaków. Dzieci były wykorzystywane jako siła robocza, jednak najbardziej przydawały się doktorowi Mengele, który wykorzystywał je do swoich badań. Podczas przybycia wojsk sowieckich do obozu po przebadaniu wykazano, że dzieci miały od 17 do 20 kg niedowagi. Doktor Mengele, jak większość Niemców, miał swoje marzenie stworzenie rasy idealnej. Dlatego przeprowadzał badania na bliźniakach.
Jednym z rodzajów zabijania bliźniaków było strzyknięcie fenolu prosto w serce. Fenol działał na zasadzie natychmiastowego zakrzepu krwi. W sercu powstał jeden wielki strób, który uśmiercał dzieci. Najpopularniejszym gazem, którym uśmiercano w Auschwitz, był cyklon B. To była normalna trutka na szczury. W temperaturze 26 stopni cyklon B zamieniał się w gaz. Cyklon B działał na zasadzie, że płytki krwi nie mogły transportować tlenu do różnego rodzaju mięśni i narządów. Tutaj mamy salę rozstrzeliwań, przy której strzelano wiele osób, wiele tysięcy. Najczęściej rozstrzeliwano karabinem, ale używano także Wultera PP, które mają około 6 mm. To był strzał w potylicę. Nie zawsze uśmiercał ludzi. Najczęściej ich spalano jeszcze żywcem, albo zostawiano, albo zakopywano żywcem. Są to naszywki obozowe jednego z jeńców wojennych, dziadka Asi Pawliszak, które mają 70 lat. Jest to jego numer z obozów koncentracyjnych. To jest oznaka, ponieważ działał w partiach politycznych, również w AK. Rzeźba ta przedstawia komin. Zbudowana jest z około 1500 sztuk łabędzi, które symbolizują pokój, czystość, szacunek dla ludzi, którzy tam zginęli, oraz niewinność. Mój dziadek był w trzech obozach koncentracyjnych. Oranienburg, Grozrozen i Rodleberoda oraz w więzieniu Montelupi. Otóż tu jest dział dziecięcy, tu jest dział kobiecy, a tu całość przedstawia dział mężczyzn. Tu są krematoria schowane w lesie, pod krematoriami były sauny. Otóż w saunach duszono osoby, a w krematoriach palono je. W jednym baraku mieściło się około 1000 osób, choć miejsce przeznaczone było dla 400. Dziennie umierało w jednym baraku około 40 osób.